Polski KG, KGHM i amerykańska firma Nuskel Power podpisały umowę w sprawie budowy małych reaktorów atomowych w Polsce. W wydarzeniu wziął udział wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Newscale Power to amerykański lider wśród producentów reaktorów technologii SMR, czyli małych reaktorów modułowych. Firma jest w trakcie opracowywania modułowej elektrowni jądrowej z reaktorem lekkowodnym. W ramach współpracy z polskim KGHM amerykańska firma ma wybudować cztery małe reaktory jądrowe o mocy około 1 gigawata. To jest bardzo istotne partnerstwo pomiędzy NuScale a KGHM. Po to, aby zagwarantować energię wolną od emisji CO2 i innowacje w takich krajach jak Polska mówił prezes i dyrektor generalny New Scale Power John Hopkins. Podpisana umowa to ważny element współpracy rządów Polski i Stanów Zjednoczonych, podkreśla doradca sekretarza do spraw energii Stanów Zjednoczonych dr Katrin which. Na początku to była wizja skoncentrowana na przyszłości, aby innowacyjne technologie amerykańskie miały zasięg międzynarodowy. I to było możliwe z takimi liderami jak polski rząd i KGHM. Dzięki temu możemy wykorzystać naszą energię w bardzo dobry sposób i zredukować emisję CO2. Technologia SMR jest dużo tańsza i bezpieczniejsza od tradycyjnych reaktorów jądrowych. Co więcej, generuje wiele mniej odpadów nuklearnych. Dzięki małym reaktorom, Emisja dwutlenku węgla w Polsce zmniejszy się aż o 8 milionów ton rocznie. Podpisanie umowy to historyczne wydarzenie dla przyszłości energetycznej Polski. Transformacja energetyczna jest bowiem nieunikniona podkreśla wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Chcemy ten proces przeprowadzić w taki sposób, aby Polska pozostała krajem niezależnym energetycznie, a żeby skutki transformacji energetycznej nie dotknęły społeczeństwa, abyśmy mogli społeczeństwu zapewnić dostęp do tanich i pewnych źródeł energii. Energia z reaktorów SMR ma zasilać zakłady produkcyjne KGHM. -u. Będzie to jedna z największych tego typu inwestycji na świecie. Pierwszy reaktor ma być gotowy do końca 2029 roku. Dla polskiego giganta miedziowego to ważna inwestycja. KGHM jest drugim w Polsce największym przemysłowym konsumentem energii elektrycznej, dlatego ten projekt, który dzisiaj rozpoczynamy, jest projektem dla nas strategicznym. Jest projektem strategicznym również w obliczu rosnących cen energii elektrycznej w Europie, polityki klimatycznej, ale także sytuacji geopolitycznej wokół naszych granic. Mówił prezes KGHM-u Marcin Chluziński. Budowa małych reaktorów modułowych ma przyczynić się do wzrostu efektywności miedziowego giganta. Niewykluczone, że inwestycja pozwoli również na komercyjną produkcję energii, by wesprzeć zieloną transformację Polski i obniżyć koszty dla odbiorców.